warsztat rakietą w kosmos, warsztat Art and Science dla małych i dużych. Będziemy konstruowali własne rakiety, a później spróbujemy je wystrzelić daleko. Pomysł na Dzień Sąsiada narodził się gdzieś w naszych głowach w grudniu poprzedniego roku, kiedy przygotowujemy projekty, które chcemy realizować w kolejnym roku kalendarzowym. I jednym z naszych założeń była aktywizacja mieszkańców dzielnicy Główna w Poznaniu. Ja od 2,5 roku jestem mieszkańcem tej dzielnicy i brakowało mi po prostu takich luźnych spotkań z mieszkańcami, podczas których ja będę mógł w ogóle dowiedzieć się, kto tutaj mieszka, czym się zajmuje i jak możemy sobie nawzajem pomóc. Po prostu spotkań, gdzie możemy się poznać. Dzielnica jest piękna i wspaniała, ale bardzo specyficzna. Ludzie są jakby troszeczkę, ja mam takie wrażenie, zablokowani w takich kontaktach sąsiedzkich. I myślę, że takie wydarzenie jak to pomoże i przyczyni się do tego, że częściej będziemy mogli ze sobą pogadać, zintegrować się ze sobą. Cały pomysł wziął się z inicjatywy lokalnej, czyli Centrum Inicjatyw Lokalnych tutaj na Głównej. I jako, że jestem totalną hobbystką rękodzieła wszelkiej maści, wpadłam na pomysł, że może to będzie fajny sposób na to, żeby zaktywizować naszych sąsiadów, sąsiadki, żeby wyjść z domu, porozmawiać, spotkać się i porozmawiać o tym, co się dzieje w naszej dzielnicy. Projekt polegał na cotygodniowych, cyklicznych spotkaniach przy rękodziele. Było szydełkowanie, był haft, było dzierganie na drutach. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście przychodziły osoby, które z rękodziełem nie miały nigdy nic wspólnego, a próg wejścia był na tyle niski, że każdy mógł się przyłączyć i każdy mógł zacząć. Każdy utwór rąk ludzkich, każde rękodzieło to jest takie małe arcydzieło, które wręcz zasługuje na eksponowanie, na bycie takim żywym eksponatem. I stąd pomysł z drzewem. Nasz projekt Fyrtel Główna to są różne działania warsztatowe, a jednym z nich jest taki chór seniorów. I my co środę na ulicy Głównej spotykamy się po to, żeby wspólnie muzykować. Ten projekt prowadzi dwójka dyrygentów, Damian Katzner i Joanna Bartka. Oni trochę wymieniają się. Poznawaliśmy trochę repertuaru takiego churalnego, klasycznego, aż w końcu stwierdziliśmy, że najlepiej się wspólnie bawimy, kiedy śpiewamy pieśni biesiadne. Takie pieśni, które każdy zna i przez to, że każdy je zna, to możemy się po prostu nimi doskonale bawić, że one są otwierające, że nie mamy strachu przed tym, żeby zaśpiewać na przykład solo, czy żeby odegrać zwrotkę w jakiś aktorski sposób. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dlatego że na Głównej odbył się pierwszy koncert naszego chóru. To przede wszystkim radość. Czujemy się młodsi, weselsi. Żyć nam się chce zaraz. Zaczyna się teraz na Głównej coś dziać, bo było spokojnie, nie było nic, a teraz przynajmniej jest tylko zachęcić wszystkich mieszkańców, żeby uczestniczyli w tym. Dzisiaj
powtórzyliśmy jeden z takich spacerów po to, żeby zaprezentować historię dzielnicy Główna. Rozmawialiśmy przede wszystkim o historii, o pierwszym osadnictwie jeszcze przed tysięcy lat temu, bo mamy takie zachowane wykopaliska, oraz rozmawialiśmy o Nadolniku, o tym, że się kurczy park, o tym, że kiedyś był młyn, skąd się wzięła nazwa Nadolnik, ponieważ w Poznaniu jest niewiele takich nazw. Mamy ulicę za Bramką i właśnie nad Wierzbakiem i Nadolnik. To są bardzo wyjątkowe nazwy. Rozmawialiśmy, dlaczego rynek jest rynkiem, ale stracił zupełnie ten charakter, o planach, jakie były na przebudowę ulicy Główna, o tym, dlaczego Główna nie została dołączona do Poznania w tym samym momencie, co Jeżyce czy Łazarz. Dała się poznać jako dzielnica bardzo specyficzna. To jest dzielnica o takiej silnej tożsamości. Ludzie tutaj wbrew pozorom znają się, ale mało rzeczy robią wspólnie. Chodzi o to, żeby ta energia na takich spotkaniach jak Dzień Sąsiada przekuła się na wspólne działanie, żeby ludzie zobaczyli, że można cokolwiek spróbować zmienić. Ten aspekt też edukacyjny, mówienie ludziom o możliwościach, jakie polityka miejska stwarza. Jedną z takich możliwości są właśnie Centra Inicjatyw Lokalnych. To jest program Gabinetu Prezydenta, dający możliwość organizowania oddolnych inicjatyw przez samych mieszkańców. Myślę, że to jest istotne, żeby ludzie poznali te zasoby, bo tylko w ten sposób będą mogli odpowiedzieć na swoje własne potrzeby. Poznań. Widzicie takie miasto? Ja tutaj jest. Wolko, którego tata był trębaczem, marzył o tym, że jak wyrośnie na dorosłego Wolka, to też zostanie trębaczem. Wyciągnął swoją małą rączkę na wieżę. Dokładnie. Ogromną, wielką, czarną chmurę. Cykl warsztatów Art and Science to właśnie, tak jak nazwa wskazuje, było połączenie z jednej strony sztuki, z drugiej strony nauk przyrodniczych, to znaczy staraliśmy się poprzez różnego rodzaju doświadczenia, eksperymenty związane głównie z efektami jakimiś specjalnymi, zastanowić się, które z nich możemy wykorzystać, jakoś zaaplikować w teatrze. Tutaj mieliśmy taki pokaz związany z wystrzeliwaniem rakiet. Wykorzystywaliśmy znowu zjawisko sprężonego powietrza w specjalnie przygotowanej konstrukcji. Coś, co też się przewinęło gdzieś w czasie naszych warsztatów Art and Science i co cieszyło się dużym zainteresowaniem. I co też jest takim akurat zajęciem, gdzie nie tylko same dzieci, ale też całe rodziny mogą brać udział w konstruowaniu swojej rakiety. Oczywiście zgodnie z pewnymi kryteriami, a później mogą sprawdzać, no właśnie, jak ta rakieta będzie się zachowywała. Naprawdę osobnie.